Siemaneczko w 30 części Let's Play Wojna Krwi. Ej, co, i ostatnio udało nam się odbić fort od bandytów, którzy przyjęli go, bo wojownicy, żołnierze Edirn musieli szybko wymaszerować. I zdobyliśmy ciekawą postać. Udało ją się nam przekonać, bo zobaczyła Xaviera i jak wygląda. Zaraz sobie z nią pogadamy. No i też w poprzednim odcinku trafiliśmy na ciężką zagadkę. Znaczy dla mnie ciężką, bo dla was to wiecie, obejrzycie to sobie. Parę minut i koniec, a ja się z nią trochę dłużej pomęczyłem, ale po szczegóły zapraszam standardowo do poprzedniego odcinka. A, tutaj urzędujesz. Pani, dobrze, że przyszłaś. Musimy porozmawiać. Co się dzieje? Tak? W czym rzecz? No i muszę kliknąć. Spędziłam trochę czasu z twoimi żołnierzami, kiedy ich opatrywałam. No i co? Darzą cię ogromnym szacunkiem, poszliby za tobą w ogień. Ale? Cieszę się. To dobrzy ludzie. Tak, zbyt dobrzy, by umierać na tej bezsensownej wojnie. Słucham? Obie wiemy, jak liczna jest cesarska armia. Nawet z pomocą królów północy byłoby ci ciężko wygrać, pani. A to oczywiste, że nie możesz na nich liczyć. No, nie doceniasz mnie. Tak, tak, czarnych jest więcej i są lepiej uzbrojeni, ale... Już to... mogą być wszędzie naraz. Słyszałem. Popełnili błąd. Rozciągając front. Zamierzam to wykorzystać. Obyś miała rację, pani. Od tego zależy życie twoich ludzi. Spokojnie. Jesteś dumna, uparta i pewna siebie. Zupełnie jak ja w twoim wieku. Może to i dobrze. Czas pokaże. A póki co, w czym mogę ci służyć? No właśnie. Izabel, nie kojarzę ciebie z uniwersum Wiedźmina. Nie jesteś wiejską znachorką, to oczywiste, ale nie wyglądasz też jak pozostałe czarodziejki z północy. No nie. Ani trochę. To prawda, nie korzystam z glamarii. Doszłam do wniosku, że ciało powinno się zestarzeć, taka jest kolej rzeczy. To brzmi jak druidyczne brednie o harmonii i równowadze. Druidzi cieszą się złą renomą, ale mają sporo racji. Z życia wbrew naturze nie wynika nic dobrego. Czy dlatego nie nosisz butów? Ha, nie, po prostu lubię czuć trawę pod stopami. Powinnaś sama kiedyś spróbować. Zastanowię się nad tym. To by zabawnie wyglądało, królowa bez butów. Dobra, muszę bywaj. Muszę iść, obowiązki wzywają. Oczywiście. Mamy co Będę robić. Tutaj, gdybyś mnie potrzebowała, pani. Pewnie. Dobra, i ona dołączyła do naszej armii. Może być bardzo przydatną kartą, bo leczy wszystkie ranne jednostki. Dobra. Ale my cały czas szukamy tych rzeczy. I nigdzie nie możemy trafić na coś takiego. Do fortu wejść nie możemy. Tutaj nic takiego nie widzę. Coś niby możemy zbudować. Co możemy zbudować? No nie, to absolutnie mnie nie interesuje. Dobra, na razie możemy się wstrzymać. Na razie nic nie potrzebuję. Pokaż mi mapę. Dobra, wycofujemy się. Nic tutaj więcej nie będzie. Możemy z tobą jeszcze zagadać. Kolejny ślepy zaułek. A, tobie nic nie możemy powiedzieć, okej. Ale wam możemy powiedzieć. A już prawie w domu byłem. Już się Ale fort został odzyskany, nie? Co prawda jest zamknięty. Nie kumam do końca dlaczego, ale mniejsza. Tutaj nie możemy na górę wejść. Spoko. Zgliszcza jeszcze się tlą. Fanty. Nilfgaardczycy szli tędy niedawno. Muszą być niedaleko. Tutaj... Zapewne pod murami Aldersbergu. Musimy się śpieszyć. Spokojnie, tutaj jeszcze kogoś mamy na naszej drodze. Jeszcze do mur Aldersbergu jeszcze trochę. To jest jakaś mini osada? Cholera wie. Cielni wojacy, tak szybko uciekali, że nie zdążyli się spakować. Piękny miecz. Wygląda na nieużywany. Szabrownicy. Ładnie wyglądało nasze wojsko na paradzie. Ale jak przyszło co do czego, to mi się akurat nie przyda.
chcecie, no to bierzcie. Co ma w polu niszczyć? No okej. Ładnie wygląda. Dobra. Szabrownicy, no niech będzie. Nic tutaj więcej nie ma. To coś takiego. Dwa namioty. Czekaj. Dwa namioty. Czy to nie może... Nie, no to by nam się pojawiło. No jakby była taka możliwość. Nie. Musi być w innym miejscu w takim razie. O, to są garczczycy. Mam trochę dobrego. Dobra, to trzeba się nimi zająć w takim razie. Tu jest jakaś zagadka jeszcze. Przedmiot zablokowany, przynajmniej na razie. Dobra, oby to była jakaś w miarę prosta zagadka. Przewaga liczebna nilfgaardzkich wojsk była tak ogromna, że nawet oddziały cesarskich zwiadowców były dość silne, by stanowić poważne zagrożenie dla niewielkiej armii Mewy. Zamiast wycofać się, było czekać na posiłki nilfgaardzkich, postanowili więc zaatakować. Pozbądź się zwiadowców, zanim dadzą nogę. Okej. No dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. W tym rzędzie pojawi się jednostka, ta karta zostanie zaalarmowana. Zaalarmowana karta przenosi się na początek. Na początku każdej tury o jeden rząd dalej do przeciwnika. Od przeciwnika. Musimy. Musimy się pozbyć. Kurde. Dobra, no dajmy pułapkę tutaj. Zobaczymy, co to da. Dobra, tego standardowo tutaj. Wskaż mi cel! Tego o dwa. Dobra. Arbalest, na twój rozkaz. Nie, ale to... Znowu wyjdzie lipa, no. Tutaj damy 3. Chociaż może niekoniecznie. Chociaż, ale nie, no bez sensu jak teraz. Nie, co mi to da? Kopać, nie gadać! To, że... Albo czekajcie, najpierw tego, dokładnie. Dobra. Niepotrzebnie myślałem, żeby tego na koniec zostawić. Pyk. I pyk, dobra. Nie, to nie było jakieś trudne. Spoko. Okej. Tu bez sensu była końcówka samoostrzał, ale dobra. Pozałatwiane jest. Od rachmistrza Androjolka, pułkownik Lukan Zoran. Zgodnie z rozkazem skarbiec pułkowy został przetransportowany do wsi Jedliny na południe od obozu. Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo przechwycenia środków przez wroga, skrzynie zostały ukryte w krzakach nieopodal. Po mostu rozpoczynamy ewakuację taboru w kierunku Aldersbergu. By bogowie mieli w nas w opiece. Oby nie. Zaraz się waszym skarbcem zajmiemy. Nic więcej nie mieliście. Dobra, i co tutaj było w środku? Korzysta się na awatar. No dobra, niech będzie. No, zapisywanie, spoko. Kolejne surowce. Trochę rekrutów. Dobra, i tu nic więcej nie ma. Natomiast tu jest jakaś wioska. Ciekawe, co tu się stało. Mamy szybką podróż. Zobaczmy na mapie. Ale jak to wygląda. Dobra. Mewę kręciła głową z niedowierzaniem, patrząc na rozciągający się przed nią krajobraz.
Nilfgaardczycy niszczyli wszystko na swojej drodze. Palili obejścia, tratowali pola uprawne, ścinali drzewa owocowe. Sukinsyny! Wyszeptała. Chcą wywołać głód. Kiedy Leryjczycy dotarli do Starego Targu, niewielkiej wsi pod Aldersbergiem, okazało się, że jej mieszkańcy od tygodnia żywią się mąką z żołędzi i mięsem padłych zwierząt. Najeźdźcy zabrali całą zgromadzoną żywność i wywieźli do położonego nieopodal obozu. Chłopi błagali o pomoc w odzyskaniu zrabowanych zapasów. Pani, nim się obejrzymy, przyjdą mrozy. Jeśli nam nie pomożesz, na roztopy żywa dusza się tu nie ostanie. Mewe rozejrzała się po czarnej od popiołów wsi, po wygłodniałych, słaniających się na nogach ludziach. Oczy łzawiły jej od gryzącego dymu, bijącego z pól. Zobaczę, co da się zrobić, powiedziała po prostu. Królowa wiedziała, że to nie był czas na krzepiące przemowy. Trzeba było działać. Zdecydowanie. Hani, zlituj się. Pomrzemy z głodu. Hani, Hani. Dobra, tu nic więcej nie powiesz. Czy tutaj coś będzie ciekawego? Aha, tu do góry możemy iść w sumie jeszcze. Dobra, tu są jakieś surowce. Pusta chatka. A, tam garnizon nilfgaardzki. Okej. Chociaż cały czas się zastanawiam, gdzie są te miejscówki. Gdzie tak droga zakręca, że idzie z takim kolanem i skałki dwie? Nie no, tu nie było takiej miejscówy. To coś czuję, że już minąłem te miejscówki z mapek, nie? Tak może być niestety. Dobra. Otwierajcie to, panowie, i załatwmy to jak najszybciej. Leryjczycy dotarli pod ostroku obozu, do którego wywieziono zrabowane ze Starego Targu jedzenie. Rajla zdała królowej raport. 3 regimenty ciężkiej piechoty na zairscy kusznicy, wyliczała wojowniczka. Słyszałam rżenie koni, mają więc też oddział jazdy. Mewe milczała, bijąc się z myślami. Los głodujących chłopów leżał jej na sercu. Ale czy warto było ryzykować znaczne straty, by udzielić im pomocy? Oczywiście, że tak. Dobry, martwy... O Jezu, ale to spaliłem. Dobry czarny to martwy czarny. Nilfgaardczycy trzymają jedzenie w magazynach i patrzą, jak gnije, podczas gdy chłopi przymierają głodem. Przyzwolimy na to? Powiedziała królowa, zwracając się do żołnierzy. Nie! Ryknęli żołnierze. Tak myślałam. Uśmiechnęła się Mewe, dobywając broni. Do ataku! Dobra. Coś czuję, że to chyba będzie standardowa, nie? A nie, skrócona jednak. Mewe zastanawiała się, czy choć jeden Nilfgaardczyk wstydził się tego, że wdzierał bezbronnym chłopom z rąki jedzenie, skazując ich tym samym na powolną śmierć z głodu. Czy któryś z nich mógł potem spać nieukany koszmarami, albo chociaż odwrócił wzrok, patrząc następnego ranka w lustro. Nie była pewna. No, chyba tam w Nilfgaardzie też są jacyś chłopi, nie? Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Czarni z Nilfgaardu muszą polec. Okej, okay, Strajla. Nie będzie nam potrzebne. Może się przydać. To bardziej się przyda. Z 3, no nie wiem, czy aż 3 chcę. Szczerze mówiąc. Nasze miecze zasmakują dzisiaj czarnej krwi! Moja tura, dobra, co ty robisz? Ulepsz wszystkich sojuszników o 1. Okej. Okay. Obserwator. A to jest odnowienie? Co ile? Nie, to jest chyba tylko jednorazowe. Fatum. Nie trwa. Czy na początku aż jej tury wzmocni losowego sojusznika o 2 i daj mu 2 punkty pancerza?
Okej, czyli musimy się tego jak najszybciej pozbyć. Mhm. Tylko tak, mam tak kurde dupowatą talię. Trzeba zostanie jednostka skojatelna, to mi się nie przyda, ale może coś ciekawego wyjdzie z rączki. Musimy to rąbać, nie ma innego wyjścia. Nie weźmiecie mnie żywej! Dobra. 101, 102, 103. Okej, wzmocnił to skubaniec. Ale już chyba teraz nie może. Czy on za każdym razem może to robić? Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, co my chcemy tutaj wziąć? Xaviera. Dwa ładunki. Blizny? Nie, już nie bolą. Dobra, jaką brązową jednostkę możemy stworzyć? Tutaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie dwa punkty obrażeń. Okej, to nie głupie jest. Tak, oczywiście, że tak. Mhm. Dobra. Kogo chcemy ściągnąć? Może jakieś podpalenie? Nie byłoby głupie, nie? Podpalenie. Chyba coś się ulatnia. Mhm. Nie no, Xaviera chyba mi nie wyśle. Co to jest? Zło 6 i daje wytrzymałość. Kurde, ta wytrzymałość mi się nie podoba. Za bardzo. Ale coś jeszcze możemy ściągnąć Railo? Czy może na razie nie? Nie, może ogień też. Tak. Wiem, co jeszcze możemy zrobić. Ściągnijmy sobie jeszcze jeden płomyczek, dokładnie. Zróbmy tak. Zwariowałeś? Nie trzęsij tak. Tym! Dobra. Fajnie się nabomblowaliśmy. 152. 154. Aj, bo to jeszcze działa, zapomniałem o tym. Shit. Jak najszybciej tego się pozbyć, ale jak się tego pozbyć? Nie mam pomysłu, jak się tego pozbyć. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Nie. Raz trafiłem trepa z 200 kroków. Dobra, no i nie mam innego pomysłu, nie? A to od ognia dostaje? Tak, dostaje też od ognia. Twoje życie należy teraz do mnie. Kurwa, ma wytrzymałość. A nie, co daje? Posłuchaj, pole bitwy. Dobra, wytrzymałeś, to mnie tak nie boli. Pomyliło mi się z umiejętnością, która zakazuje celowania ręcznego, co w gwincie zwykłym jest. Co mewę mogę jeszcze ściągnąć? Nie no, na razie nic ciekawego. Ale nie no, w sumie wiem, co mogę ściągnąć mewę. Oczywiście biw to. Xavier, chodź tutaj do mnie. Zapomniałem, mogłem w sumie... Oj, mogłem to na początku jednostkę ściągnąć. To rycerz mi się tam bombluje, spoko. Mój ból nie pójdzie na marne. Co to jest? Szur rozkazu przepro... O Jezus, to też będzie przekichane. Dobra. Kurwa. Czas na pościg! Jak najbardziej tego. Jeszcze Reinharda. Mhm. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo! Dokładnie, się tego gnoja trzeba się jakoś pozbyć później. Albo chyba nawet będę wiedział, jak to zrobić. Tylko tak. Oczywiście na tym się musicie skupić. I tak po... Musi tę... Dobra, po prawo.
Dokładnie. Kolego, lecisz tutaj. Musimy spiąć dupy. Dokładnie. Oj, oj, chyba nie przeżyjesz tego. Mądry wybór. Obawiam się, że może nie przeżyć przyjemniaczek tego. Między sojuszników, nie, no to mi się nie przyda. Im są więksi, tym łatwiej trafić. Dobra, nic tutaj więcej nie widzę, co mógłbym zrobić. On nie, czy on zginie? Fuck. No to było bez sensu. Jezu, co mi tak tutaj klatkowało? Alba! Czy mam jakieś konkretne zadanie? Nie, muszę po prostu to wygrać. Na razie mam przewagę, więc nie ma stresu. Nie ma stresu. 12. W tym się jeszcze możemy wstrzymać. Wolę procen. Łatwiej ukryć. Dobra. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. O, shit. Sojusznik zostanie zniszczony. O, fuck. No to jest bardzo bolesne. Bardzo bolesne. Miałam nadzieję, że załatwimy to inaczej. To sojusznik zostanie zniszczony. Nie, pozbędźmy się tego jak najbardziej, tego jak najszybciej. Shit. Zrobiło nieprzyjemnie. Helherzer! Bardzo nieprzyjemnie. No zaraz tego się możemy pozbędziemy. Dobra. Ciekawie to zadziałało. No myślałem, że tych mi uleci. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Nie, to zrobimy tak. No, ale kurde, i tak średnio to wygląda. Musimy się tego jak najszybciej pozbyć. Dziadostwo. Jest. O tak. Pięknie, pięknie. Elegancko. Dobra, Gascon. Ty tam na poważnie? Pięknie, pięknie. Jeszcze raz tego się pozbędziemy. Teraz ten rycerzyk też osłabnie. O. Elegancko. No już traci swoją przewagę. No, początek był dosyć ciężki, ale udało się z tego wyjść. Pani, bitwa jest wygrana. Zabezpieczyliśmy magazyny. Mewę udało się rozgromić nilfgaardzki oddział i odzyskać skradzione zapasy. Dobry humor królowej jednak prysł. Gdy po bitwie żołnierze zaczęli się domagać, aby Mewę nie zawracała do wioski, tylko pozwoliła zatrzymać jedzenie. Sami nie dojadamy, pani. A jeśli oddamy zapasy chłopom, Nilfgaardczycy znowu je zarekwirują, jak tylko się oddalimy. Lepiej wzmocnić własne wojska niż wroga. Oj, no nie do końca się tym zgadzam. Łatwo byłoby oburzyć się na żołnierza, zarzucić mu pazerność, ale w jego słowach było wiele prawdy. Armia Mewę potrzebowała jedzenia nie mniej niż chłopi, a w zniszczonym wojną Edirn niewiele nadarzało się okazji, by uzupełnić zapasy. Po chwili wahania królowa obwieściła swoją decyzję. Podzielimy jedzenie. Połowę zwrócimy chłopom. Połowę zatrzymamy dla siebie. Myślę, że uczciwie. Myślę, że uczciwie, dobra. Zbierajmy te fanty. Co tutaj ciekawego mieliśmy?
dalej to nie jest miejscówka, której szukamy, nie? No zdecydowanie nie. Dobra, tu już nic więcej nie mamy. Okej, dobra, to możemy się wycofywać do wioski w takim razie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Chłopi z początku ucieszyli się na widok żołnierzy, ale radość szybko ustąpiła miejsca złości, kiedy dowiedzieli się, że Mewe postanowiła zwrócić im jedynie połowę z odzyskanych zapasów. Królowo, nie godzi się, toż to kradzież! Mewe nie wchodziła z chłopami w dyskusję. Tak, sprawiedliwość była po ich stronie, ale w czasie wojny to nie ma większego znaczenia. Dokładnie. Dostaliście połowę. Mogliście tej połowy nie mieć, gdyby nie my. Złodziej, co jeno połowę złota ukradnie, to ciągle złodziej. Złodziej. Niewdzięcznicy. Dobra, no w tym odcinku to będzie na tyle. Czy tutaj da się coś sprawdzić? Nie, już tylko ten most nam został. Potem myślę o tych dwóch mapkach, gdzie to może być. Nie mam żadnego pomysłu, tak szczerze. Może to jeszcze jest przed nami, oby tak było. Żebym później nie latał tego i nie szukał. Może to gdzieś tu będzie? Cholera wie. No ale na dzisiaj to tyle, także komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie do opisu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.